Cześć, jestem Zuza. Studiuję dziennikarstwo na pierwszym roku. Jednym z najfajniejszych przeżyć była możliwość przeprowadzenia wywiadu z dziennikarką i pięściarką Karoliną Owczarz. I działo się to właśnie tutaj. Od 3 lat pracuję jako dziennikarz motoryzacyjny. Studia w Wache pozwoliły mi rozszerzyć moje horyzonty, popracować nad warsztatem dziennikarskim oraz przy okazji poznałem kilka ciekawych osób z branży. To tutaj, w Alterionie, poprowadziłam swoją pierwszą konferencję prasową. Na co dzień łączę ze sobą dwie pasje – taniec i dziennikarstwo. Dzięki AHE miałam możliwość poprowadzenia pierwszego spotkania autorskiego. Próbuję, staram się i to robię, łączyć pracę, studia oraz pasję, a moją pasją jest moda. Dlatego w międzyczasie piszę dla portalu modowego La Mode Info. Zachęcam do czytania. Całe życie w biegu. Praca, działalność społeczna i prowadzenie social mediów. A do tego studiuję dziennikarstwo na AHE. W tym roku miałam okazję uczęszczać do TVP i brać udział w spotkaniach autorskich. Na dziennikarstwo przyszłam jako absolwentka liceum, która miała nadzieję, że może kiedyś będzie pracowała w telewizji. Teraz jestem studentką pierwszego roku i do swojego CV mogę dopisać m.in. współpracę z TVP oraz stworzenie programu studenckiego. Dzięki studiowaniu dziennikarstwa mogłam zobaczyć, jak wygląda praca w radiu i telewizji. Od najmłodszych lat interesuję się polityką. Na uczelni miałem możliwość spotkania np. Pawła Kukiza, którego zawsze lubiłem i podziwiałem. Swoją przyszłość wiążę z dziennikarstwem politycznym. Nie tylko interesuję się piłką nożną, ale także miałem już możliwość współpracowania z najlepszymi dziennikarzami sportowymi na świecie. Jako wolontariusz brałem udział w Mistrzostwach Świata U20 w Polsce, w dziale Media Telewizja. Zajmuję się prowadzeniem kanału w serwisie YouTube. Jestem Dantek, produkuję swoją własną muzykę, jestem raperem, a w wolnych chwilach studentem AHE. Polo to nie disco polo. Ja jestem z banderolą, nie podrabiam nikogo, bo jestem sobą. Na co dzień zajmuję się kreowaniem marki. Swoje kompetencje w tym zakresie rozwijam na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Na początku chciałem pisać o piłce nożnej, ale po spotkaniu z Arturem Szpilką i Karolą Kowalkiewicz uznałem, że wolę o sporcie mówić. Dlatego jest szansa, że zobaczycie mnie kiedyś na Fame MMA. Od dawna wiedziałam, że to ten kierunek, którym chcę podążać. I właśnie to robię. Montuję filmy, kręcę filmy, tworzę filmy. Dziennikarstwo to nie był mój pierwszy wybór, ale teraz wiem, że jest najlepszy. W trakcie studiów jeszcze zrozumiałam, że lubię nie tylko pisać i przekazywać informacje, również pisać scenariusze, montować i nagrywać. Jestem niedoszłym, ale i przyszłym muzykiem. Wybrałem dziennikarstwo, ponieważ chcę, aby mój głos był słyszalny. Właśnie napisałam swój ostatni egzamin na pierwszym roku dziennikarstwa, a moją największą nagrodą była cała scena w Dzienniku Łódzkim. Dzięki tej uczelni udało mi się poznać wielu ciekawych ludzi. O jest. Poprowadzić swoje pierwsze spotkanie autorskie. Jeszcze raz, albo tak do... Uznałem, że wolę o tym mówić. Dzięki studiowaniu dziennikarstwa mogłam zobaczyć, jak wygląda praca w gazecie i telewizji. Jezus, swoje... Kurde, ono. Na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej mam fantastycznych kolegów, fenomenalnych pedagogów. Ja robię co mogę, Krystian.